Sorki, że przerywam, ale chciałem wam przedstawić, czym jest Eneba. Eneba to nowy rynek gier oferujący ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Eneba przyniesie ci najgorętszą ofertę na rynku ze wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możesz mieć pewność, że gra będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Nie musisz się martwić o to, że twój kod nie zadziała, ponieważ Eneba oferuje wsparcie na żywo 24/7, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Tak więc, Mortki, na stronie znajduje się zakładka z grami, mamy tutaj gry Steam, Xbox, PlayStation Network, Nintendo, Origin, Uplay, Epic Games i tak dalej. Możemy również sobie zakupić karty podarunkowe na przykład do Steama, Xboxa, PlayStation. Możemy sobie dodawać konta na przykład FIFA, Footpoints, GTA i wiele innych. Wpisując i wyszukując Minecrafta, możemy znaleźć Minecrafta Java Edition, czyli ten, który jest najbardziej popularny. Na przykład tutaj 16,96€, dajemy kup teraz. Masz kod rabatowy, klikamy tak, wpisujemy Assassinek, ewentualnie możecie wejść z linku w opisie. Macie rabat 51 centów. Korzystając z jeszcze jednego linku w opisie, możecie otrzymać ode mnie bonus w postaci 1€ na stronie, tak więc bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Przez ostatni miesiąc, kiedy przeglądałem Facebooka, natrafiałem na posty dotyczące Freeza na pewnej dużej stronie. Postów pojawiało się około 5 przez ostatni miesiąc. Spoglądałem na niektóre zamieszczone tam komentarze. Nie brakowało komentarzy w stylu wstyd, wzięliby się za robotę, nie robię, jak tak on w ogóle może, to szczyt bezczelności i wiele innych tego typu. Przykładem takiego komentarza jest komentarz, który zamieściłem na miniaturce filmu. Pewnego dnia leżałem sobie w łóżeczku, aż padł mi do głowy pomysł na film, który właśnie oglądacie. Postanowiłem odpowiedzieć na pytanie, czy bycie youtuberem to wstyd. Odpowiedź jest prosta, jeśli jest się Filipem Zobielskim, no to tak. Nie no, ale tak teraz na serio. Jeśli ktoś poświęca na swoją pasję, jaką jest YouTube, sporo czasu, sporo wysiłku, pomysłów i wiele innych, to uważam, że nie jest to żadnym wstydem. Tym bardziej, jeśli przynosi to pieniądze, często nawet większe niż wypłata typowego Janusza i Haliny razem wziętych. Wiadomo, no, na samym początku nie jest łatwo ani kolorowo, jak mogłoby się wydawać, kiedy nie mamy dużego doświadczenia, nie robimy miniaturek. Albo nawet jeśli mamy doświadczenie, robimy dobre miniaturki i filmy, ale wyniki są dość słabe, to wiadomo, że bliscy z naszego otoczenia będą się podśmiechiwać. Oczywiście nie wszyscy, ale na pewno znajdzie się ktoś, kto się z tego zaśmieje. Sam nieraz miałem takie sytuacje, że ktoś się z tego śmiało, ale jakoś bardziej się uodporniłem na takie coś i robiłem YouTube'a dalej. Kiedy znajomi zobaczą, że faktycznie podchodzi się do tematu nagrywek poważnie, nagrywa się dość regularnie od jakiegoś czasu i zaczynają być pierwsze fajne wyniki, to z pewnością trochę się przymkną. Wracając jeszcze do tematu Freeza i komentarzy. Najbardziej rozbawiającymi komentarzami są komentarze typu nie znam go, ale wiem, że reprezentuje buractwo. Jakim cudem osoba nieznająca kogoś i która się przyznaje do tego, że go nie zna, może mówić, że zna go tylko z buractwa? Jedno z drugim troszeczkę się koliduje moim zdaniem. Natomiast wchodząc na profil tej pani zauważyłem, że jest to typowa motko pulko z brojankiem. I co to jeśli nie należy, bo przecież ona to jest matka z bąbelkiem. Takich komentarzy jest więcej, ale myślę, że nie mam zbytnio po co się na nich skupiać. Starszym ludziom wydaje się, że bycie youtuberem to takie hopsiu. Żeby nagrywać, tak jak wyżej wymieniony Freeze, to się siada przed kamerą, trochę pochodzi, pomacha rękami, coś powie i już zrobiony materiał. Natomiast słuchajcie, prawda jest nieco bardziej brutalna. Nie wliczając już nagrywania, na które youtuberzy poświęcają mnóstwo czasu, to jeszcze w skład dobrego filmu wchodzi dobry montaż, grafika, audio i wiele innych. Wydaje mi się, że serwisy informacyjne trochę źle przedstawiają Freeza, jak i innych twórców w swoich nagłówkach. Jeszcze niedawno czytałem artykuł, który nosił nagłówek 24-latek milionerem. Nagłówek oczywiście dotyczył Freeza. I oczywiście Janusze i Haliny, pierwsze co przed przeczytaniem artykułu, o ile w ogóle go przeczytali, zaczynają pisać komentarze, po których ewidentnie widać ich ból dolnej części ciała na 4 litery. Tak, mam na myśli dupę. Takie nagłówki trochę psują PR twórcom, bo widząc coś takiego, to typowy Janusz pomyśli sobie: o, 24-letni milioner, pewnie nakradł, albo jakieś przykręty robi. Jest też druga część osób, która życzy mu powodzenia i są jeszcze inni, których nie obchodzą czyjeś zarobki, im to po prostu powiada. Mnie osobiście takie nagłówki dość bardzo irytują, bo jakim to trzeba być nudnym człowiekiem, żeby komuś się w życie pieniądze wpierdzielać. Przykładem tego jest to, że dzisiaj sobie przeczytałem nagłówek o tym, że Robert Lewandowski przyjechał do prezydenta z klasą za 300 tysięcy. Jakby kogokolwiek w ogóle to obchodziło. Wróćmy teraz do pytania tytułowego. Jeśli prowadzimy swoje kanały w sposób normalny, mowa tutaj o tym, że nie robimy trzody na streamach bądź odcinkach, czyli nie jesteśmy jak drugi Rafatus albo Magical. Jeśli się staramy, próbujemy być lepsi w tym, co robimy, to nie ma powodu do tego, żeby było nam wstyd. Wiadomo, nieraz na streamie czy odcinku zrobi się coś głupiego czy cringe'owego, ale to nie powód do tego, żeby było nam wstyd. Oczywiście zależy to też od tego, czy zrobimy coś mega ultra cringe'owego. Jeśli twórca robi się przysłowiowego dzbanu na live, tak jak na przykład ja to robię, no to wydaje mi się, że jest to po prostu chęć rozbawienia swojego widza i zrobienia czegoś, co oderwie widownię od streamowej rutyny. Po drugie, ludzie bardzo często biorą internet zbyt dosłownie i nie patrzą na to wszystko z dystansem. Jeszcze niedawno ja taki byłem, gdzie przejmowałem się jakimiś negatywnymi komentarzami, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że to jest internet. Ludzie tutaj czują się wielcy, pomimo tego, jak w życiu prywatnym potrafią być mali. Oraz zauważyłem, że takie osoby są, były i będą, pogadają, pójdą i przyjdą nowi ludzie, którzy wcale nie muszą być tacy jak poprzedni. Ogólnie chciałem zaznaczyć, że to jest mój pierwszy taki przemyśleniowy film, więc jeśli coś jest nie tak, to proszę nie bijcie. I tak wiem, że pewnie za dużo używam tych samych zwrotów, ale jest mi ciężko dobrać słowa, które idealnie by określały to, co chcę wam przekazać. A chcę wam przekazać dosyć sporo. Wracając jeszcze do rozbawienia widowni,
barwni. Moim zdaniem twórca powinien przede wszystkim być barwną postacią, mieć w sobie zawsze trochę pozytywnego świerka, bo inaczej widzowie się po prostu by zanudzili, a to, że raz na jakiś czas zrobią z siebie dzbano, to nic takiego. Każdy robi głupie, śmieszne czy cringe'owe rzeczy. Twórcy YouTube'owi to też ludzie, też nieraz mogą im puścić nerwy, na przykład jeszcze do niedawna mi, też nieraz mogą zrobić coś cringe'owego czy głupiego. Również mi się zdarzało. Najgorsze jest to, że jeśli twórca ma mega dobry PR, nieważne przez jak długi czas i w którymś momencie potknie się mu noga, momentalnie może stracić połowę widowni, którzy od wielu lat go wspierali. To jest takie coś, co mnie trochę boli w community. Ponieważ każdemu może się zdarzyć jakiś błąd, wiadomo, nie mówię tutaj o błędach takich, jakie popełnił na przykład Kamuś, bo to są mocne błędy i ciężkie do naprawy. Ogólnie, jeśli ktoś jeszcze słucha mojego seplenienia, to możecie napisać w komentarzu wstyd, a wtedy ja przypnę serducho. Oraz możecie dać znać w komentarzach, jeśli takie coś wam się podoba, to może jak będą kolejne tematy do rozmyślenia, to stworzę taki odcinek. Jeśli natomiast jest coś, co mógłbym poprawić w takich odcinkach przemyśleniowych, to również chętnie czekam na opinie i propozycje w komentarzach. Trochę nie chciałbym iść w kanał typu komentarze, tylko bardziej w to, co robiłem do tej pory, plus raz na jakiś czas odcinki o moich przemyśleniach na jakiś temat. Powiem wam szczerze, że lubię się z wami dzielić takimi moimi przemyśleniami na pewne tematy. Na pewno zmusza nas to trochę do dyskusji i wymianą swoich poglądów, opinii na dany temat. I wydaje mi się, że jest to bardzo fajna interakcja z widzami oraz bardzo fajnie i przyjemnie się będzie tego wam słuchało, a mi nagrywało. Wydaje mi się, że temat, czy bycie YouTuberem to wstyd, zostało już wyjaśnione. A teraz zapraszam was do oglądania mojej gierki.
1000 years later. TV Sportki, to byłoby na tyle z tego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, możecie dawać jakieś fajne, ciekawe pomysły na rozmyślenia. Do następnych odcinków. No i to tyle. Zapraszam Was na Insta, Discorda. No i narka.